Suwałki przestają się patyczkować z zarządcami nieruchomości i osobami ignorującymi zasady prawidłowej segregacji odpadów. W biuletynie informacji publicznej miasta Suwałki właśnie ukazało się zarządzanie prezydenta miasta, które precyzyjnie określa procedury kontroli odpadów, ale też karania za błędy własne i cudze. Do kontroli uprawnieni zostaną najprawdopodobniej już 1 marca bieżącego roku pracownicy firmy odbierającej odpady, urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, urzędnicy Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejska. Sprawdzenia wiatrów i pojemników będzie można dokonać podczas odbioru odpadów z praktycznie każdego rodzaju nieruchomości. Jak czytamy w nowym zarządzeniu, kontroli będzie poddawane 6 rodzajów odpadów: zmieszane, śmieci gromadzone we frakcji plastiku, metalu i tzw. odpadów wielomateriałowych, szkło, papier oraz odpady biodegradowalne, zarówno te ogrodowe, jak i tzw. kuchenne. Wykryte po raz pierwszy nieprawidłowości zaowocują zawiadomieniem ratusza i wystosowanym z niego upomnieniem. Przy drugiej wpadce na pojemniku wyląduje żółta ostrzegawcza naklejka i nikt nie będzie się zastanawiał, czy ją widziałaś. Za trzecim i każdym kolejnym razem naklejka będzie czerwona. Ale dodatkowo do miejskiego Wydziału Podatków i Opłat trafiać będzie zawiadomienie, skutkujące podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami oraz drugie zawiadomienie, tym razem do Straży Miejskiej, która posiada uprawnienia do wystawienia mandatu. Wygląda więc na to, że edukowanie mieszkańców i zarządców nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami będzie miało również wymiar najdotkliwszy bo finansowe.